Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Far Cry 6. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować czyszczenie mapy i myślę, że dobrym pomysłem będzie zdobycie sobie tutaj tego celu wojskowego, jakim jest fabryka kawy Santo Gusto. Tak więc może skorzystajmy z tego pojazdu. I jedźmy sobie tutaj w dół. Na dobrą sprawę, wydaje mi się, że tutaj powinno być jeszcze więcej jakichś celi, chociażby dlatego, że no dosyć pusty jest ten rejon, jak mam być szczera. Tutaj jeszcze na pewno mamy też punkt kontroli do zdobycia oraz do zniszczenia baterię przeciwlotniczą. Tak więc będzie tutaj co robić. Myślę, że nawet jeszcze gdzieś po drodze możemy na jakiś punkt kontrolny trafić. Akurat nie miałabym nic przeciwko, szczególnie, że wtedy, jak pamiętacie, mamy możliwość szybkiej podróży w te miejsca oraz zdobywamy sporo expa, który jest nam również mega potrzebny. Dobra, tu mamy jakiś czerwony punkt, z tym, że... Dobra, tu dopiero przejeżdżamy koło miasta, więc... Myślę, że... Możemy śmiało jechać dalej. No, elo? Trochę się obawiałam, że nas wywali z tego pojazdu, bo to raczej nie jest jakiś mega stabilny i mocny. Ale na spokojnie udało się rozjechać. Dobra, wjeżdżamy tutaj do tej nowej, tak jak myślałam, patrzcie, pierwszy punkt kontrolny od razu. Kurde, coś ciężko się tym hamuje. Dobra, widzę, że też mamy tutaj gdzieś skrzynię. Dobra, baner jest od tej strony, więc ja się tutaj postaram zakraść, żeby go spalić. Ustawmy sobie... A kurde, ja pozmieniałam bronię. Co ja tu porobiłam? Trzecia broń to nie to. Tylko ten nasz... Dobrze to jest? Dobrze. Coś mi się poklikało. No gin. Dobra. Teraz możemy się tutaj nimi zająć po kolei. Dobra. Tu mamy jednego na dachu. Tego weźmy teraz. Dobra, tu jest kolejny i mamy to. Dobra, zbierzmy sobie teraz wszystkie tutaj elementy, które są do zebrania w lokacji. Dobra, czyli tak, zacznijmy od skrzyni, torebeczka.
To będzie wszystko? A nie, tutaj patrzcie, jeszcze trochę złomu. Jakaś strzelanina się rozpętała, czyli klasycznie po prostu jacyś wrogowie chcieli przyjechać. Dobra, on się tam kitra w krzakach, ale mam nadzieję, że sobie poradzą. Mnie by tutaj interesował nasz informator. Orzesz, kurde. Co by się tutaj dowiedzieć o jakichś nowych celach? Jakie byśmy sobie mogli tutaj wyczyścić na mapie? Zbierzmy jeszcze benzynę oczywiście. Tylko, że on mi teraz nic nie powie, jak mi tu będą strzelać. Dobra, ziomek, gdzie jesteś? Schował się w tych krzaczorach. Dobra, pogadam z tobą. Marking a target on your map. It's an anti-aircraft site. Taking it out will send the army a message. Thanks a million. A, czyli mamy nową baterię przeciwlotniczą. Dobra. Tu widzę, że jeszcze mamy coś do zdobycia. Mamy mapę. A, czyli nowe składy FND. Spoko. Luknijmy na mapę. Mamy punkt zdobyty. A patrzcie, kurczę, tutaj minęliśmy. Nawet nigdzie mi się nic nie wyświetliło po drodze. Zobaczmy, czy to będzie daleko. Ta bateria 400. Kurde, chyba od razu do niej podjadę, co? Jak już tu jesteśmy. Ciekawe jest to, że kurczę, patrzcie, jak mam kolejny pojazd. To jest spoko opcja. Czyli zaraz tutaj sobie pojedziemy, tylko ogarnijmy te baterie, jak już tu jesteśmy. Kurde. Jak tym się średnio jeździ. Co jest? Czemu to nie skręca? Dobra. Nie ma jakieś większe przyspieszenie w ogóle. Dobra, ta bateria gdzieś tutaj powinna być. Się zastanawiam, czy ja tu jakoś w miarę dojadę. A, patrzcie, czyli tu mamy całą bazę. Dobra, spoko, czaję motyw. Trochę mnie wkurza to, że te misje mi się automatycznie tutaj uruchamiają. Ja na razie nie chcę żadnej misji wykonywać, aż sobie ogarnę do końca. O, dobra. Orzesz, kurde. Nie, proszę, niech ten czołg przyjedzie dalej. Ja pierdolę, nie? Ale tym się jeździ shitowo. Dobra, zmienił. Dobra, jesteśmy. No dobra, no to witam tutaj wszystkich. Gdzieś na 12 mam tu przeciwników, zobaczmy. Dobra. Tylko jeden był. Myślę, że możemy wejść do budynku. Oni się już tam zbiegają. Ja sobie zdążę przez ten czas zebrać skrzynię. Dobra, tutaj mam. Serio? Będzie mi kurde w budynek strzelał? No hej, podejdziesz? Czy niekoniecznie? Nie uciekaj, dobra. A ciebie nie zauważyłam, okej. Nice.
Kurde, jeszcze helikopter. Słyszę gdzieś. Trochę nie do... O, żeż kurde, ile tutaj jest. Dobra, nie spodziewałam się, ale okej. Okay. Nie było najgorzej. Weźmy sobie benzynkę. Skoro słyszę helikopter albo jakieś inne latające coś, to ja się postaram w takim razie to działko rozwalić jakimś granatem. Albo mołotowem. Co by sobie w razie W zostawić. Naszą super broń. Dobra. Tutaj jeszcze mamy co nieco, co by mnie interesowało. Ożeż ty. Co jest, kurde? Gdzie on jest? Gdzieś tutaj. Patrzcie, tu mam. Czy to lecą pociski? Oj, to ja nie wiem. A ty, cwaniaczku, tu cię mam. No i co najważniejsze, co mnie tutaj też interesowało, to zubożony uran. Tu jesteś. Nie, to za daleko jest. Nie uda mi się w niego strzelić raczej. Dobra. Okej. Dalej słyszę gdzieś helikopter. I tutaj gdzieś jeszcze są przeciwnicy z tego co... Patrzcie, kurde, ale ich tutaj jest. Nie, 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 nie. Nawet się... Uż, kur... Ja pierdzielę, najgorzej na świecie. Dobra. Wow. Ale się obawiam. Ej, on dalej żyje. Dobra, nice. Tu jeszcze jest jeden samolot. Ale chwila nieuwagi, autentycznie, kurde, i już by nas tutaj ostrzelał. Nice. Dobra, troszkę złomu. A tu jesteś, patrzcie, kurde. Jeszcze gdzieś ktoś jest. Ale jakoś tak niechętnie podchodzi do współpracy. Dobra, ja tu muszę jakoś na górę wejść. Ale to chyba będzie trzeba wejść środkiem tutaj. Czy tu są jakieś schody? Ja się pytam. Jakoś musi się dać wejść na górę. Oż ty, kurde. Dobra. No ale co najważniejsze, udało się zdobyć tę bazę, więc w sumie to mnie najbardziej interesowało. Ten zubożony uran będzie można wtedy też się wrócić na naszą, tą taką pierwszą lokację, jaka tutaj była. A następnie kupić też dodatkowe bronie. Chociaż ja i tak z nich praktycznie nie korzystam, tylko z tej naszej. Dobra, pogadajmy. It was supposed to be my niece's quinceañera, but the soldados took her parents away before the party. They had the whole thing planned. It was going to be a big party in the warehouse nearby. Oh, shit. Kurde, no i nie dokończył. No weź jeszcze raz powiedz. They had the whole thing planned. It was going to be a big party in the warehouse nearby. Si va la revolución, I guess. A, dobra, mamy nową wyprawę po skarb. A wiecie co, ja chyba sobie wezmę naszą brykę normalną, bo tym czymś mi się tak średnio jeździ.
will get you where you're going. Thanks a lot. Ola from Ola. No gdzie ty wsiadasz, kurde? Dawaj tutaj za kierownicę. No i jedziemy teraz do tej naszej fabryczki. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj na szybciocha. A tu jeszcze jest jeden, czekajcie, sobie go oznaczę. A nie, on nie chciał się oznaczyć. Dobra. Aj, kurczę, nie trafiłam. Kurczę, ta broń ma spory odrzut. Nie będę ukrywać. Kurde! Ale go ten hełm chronił autentyko. Walcz albo uciekaj, nie lubię tego. Dobra. Oj kurde, nie w konia. Okej. Dobrze. No nic, trochę ich tutaj jeszcze przyjechało, ale to ogarniemy na spokojnie. Jeden zbiorniczek rozwalony. Wejdźmy do środka zatem. Dobra, jest i skrzynia. Kurde, potężna ilość zasobów tutaj. Oni kurde po dachu łażą. Nieźle.
A, bo ten zbiornik też chyba mogę rozwalić. Dobra. Faktycznie. O kurde, to kolejna gazolina. Dobra. Czy jeszcze jakieś są? Tu jeszcze gdzieś ktoś jest. Dobra, reanimujmy naszego ziomeczka. Mamy to. No i elegancko. Rozejrzyjmy się zatem tutaj. Czy jeszcze ewentualnie coś nam zostało? Tu widzę, że... Dobra, weź zluzuj tutaj. Ja zobaczę, co ona tutaj w ogóle ma fajnego i ciekawego do kupienia. Można u niej supremo kupić. O, za ten zubożony uran, więc spoko, nie muszę się cofać na wyspę. I też te bronie można zakupić. Ale czy one mi się w ogóle przydadzą, to wątpię. Ej, kurde, ciuchy też są za pesosy. Czy tu by było coś fajnego? Na tyle, co by mnie zainteresowało. Chyba musiałabym sobie mimo wszystko ulepszyć którąś... w którymś z naszych domków mamy... tu jest co? La Cantina, chata myśliwska. Koszary, bandidos, garnizon, partyzantki. Chata rybacka, sieć kryjówek. Musiałabym obczaić, w której z naszych kryjówek jest ten budynek, który pozwala na... kupienie, w sensie po ulepszeniu będzie nam pozwalał na kupienie tych takich chyba najlepszych możliwych w ogóle sprzętów. Co nam tu w ogóle wpadło? Trochę lepsze obrażenia. Ale to strzelba, to mnie nie interesuje. A ten z kolei słabszy. Dobra, co mi powiesz? Czekajcie, kurczę, ona jest w gotowości. Dobra, tu ktoś jest. Okej. Nic, nic. Już na spokojnie możesz ze mną gadać. What's up? If you clock a dismantled ship off the coast, hit that place. The soldados are doing a salvage operation. As you could probably guess, they got mountains of scrap metal lying around. But they might have a computer there too. La revolución could use it all. Gracias, gracias. Stocznia Sureno, cel wojskowy nowy nam wskoczył, elegancko, mega się cieszę z tego powodu. No dobrze, moi kochani, a tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!